cześć. 2 tygodnie nie byłem na szlaku. Jak dla mnie to za długo. No ale przed ten czas, że udało nam się z Wilkiem wyrwać. Zadanie na dzisiaj to znalezienie największego w Wielkiej Brytanii osypiska skalnego. Nazywa się to Alport Castles. Dla tych, którzy nie spikają po angielsku, wytłumaczę, chociaż pewnie wszyscy wiedzą, że castle to zamek. Ale to miejsce nie ma nic wspólnego z zamkami wybudowanymi przez człowieka. Jest to naturalny twór. Pod wpływem odsunięcia się gruntu powstały twory skalne, wyglądające z grubsza jak zamki. Tam się właśnie dzisiaj udajemy i tam gdzieś chcemy spędzić noc. Wahaliśmy się setnie, zginając się tutaj z Wilkiem, ale było warto. Spójrzcie. Tam jest farma. Tu się jeszcze pasą owieczki, nawet się odzywają. I uwaga, proszę Państwa. Alport Castles. A to, co zostało na środku, to skała zwana The Tower. Na Wasze pytanie, czy będę się tam wspinał na górę, od razu odpowiadam, że oczywiście tak. Chyba powiedziałem na początku, nie chcę mi się już tego sprawdzać, że jest to osypisko skalne. Oczywiście się myliłem. Jest to osuwisko. To nie skał, a gleby. Mój kolega z pracy, który zna się na geofizyce, wytłumaczył mi, że jest to osuwisko pleistoceńskie, spowodowane przez lodowiec, pod wpływem którego ciężaru, nacisku i pod wpływem wody, która w takich miejscach zawsze jest pod spodem, gleba osuwa się na skalę, która robi się śliska. I uwaga, wskazówka dla wszystkich survivalowców i prepersów. Jeśli macie w okolicy osuwisko, to na pewno jest tam woda i to się sprawdza, proszę bardzo. Mamy tutaj oczko. Ta woda była jedną z przyczyn osunięcia się gleby. A nawet gdyby jej nie było widać, to w takim miejscu warto po prostu kopać studnie, bo tam musi być woda. Tak twierdził mój kolega, a zna się na rzeczy, kształcił się w tym kierunku. Pozdrawiam Cię, Krzysztof, serdecznie, jeśli oglądasz i bardzo dziękuję za tą wskazówkę. Jesteśmy prawie na górze. To, że Wilki tutaj wszedł, to jest dla mnie dowód na to, że jest to pies nieprzeciętny. Spójrzcie. Cholera. Jakbym wiedział, że będzie aż tak stromo, chyba bym go nie brał. Ale dał radę. Jeszcze tylko kawałek. Udało nam się zejść z góry. Jesteśmy
u stóp Alport Castle. Wilki jest po prostu twardzielem nad twardzielami. Naprawdę, gdybym wiedział, że będzie tak ciężko, nie wziąłbym go. Ale daliśmy radę, pięknie. Słuchajcie, i chyba gdzieś tutaj rozbijemy obóz. Jest takie naturalne zagłębienie, nie powinno być wiatru. Są jakieś suche gałęzie, nie za dużo, ale coś jeszcze nazbieramy. No więc pierwszy pomysł żeby rozbić obóz tam, gdzie mam w tej chwili plecak i gdzie leży Wilki. Ale powiem wam, kiepsko jest tam z miejscem, gdzie mógłbym się wygodnie położyć, ja i pies. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie mamy namiotu, mamy tylko tarp, baszę, pałatkę. I nie mamy do niej masztów, a nie będę przecież tych drzewek, które tutaj rosną, sobie kaleczył. A to, co suchego znajdziemy, to służy nam za opał na ognisko. Więc chyba zdecyduję się na to miejsce. Jesteśmy pod samą górą. Tu jest taki ogromny głaz z takim ładnym zagłębieniem. Zaraz wam pokażę. Chciałbym wykorzystać tą szczelinę tutaj, żeby osadzić tam górną część pałatki i zadaszyć to miejsce. Także tutaj mielibyśmy taki kącik dla siebie i moglibyśmy spokojnie przespać noc. No zobaczymy, jak się to uda. Ale tu jest pięknie po prostu. Bardzo, bardzo, zresztą jak zawsze w każdym odcinku, ale polecam wam to miejsce. Jest zupełnie inne niż wszystko, co dotąd widziałem w Peak District. Rewelacja. Będziemy, Wilki, spać pod górą. Będziemy się czuli jak we Władcy Pierścieni. Król pod górą. Król Ereboru. No jestem z siebie dumny. Udało się, słuchajcie. Już wam pokazuję naszą dzisiejszą chatkę. Proszę uprzejmie. Zaraz wam pokażę ze szczegółami, jak to zrobiłem. Widzieliście może kiedyś taki patent? Szalona owca. Proszę bardzo, miseczka teleskopowa. Dla pieska. I woda. No, proszę, tylko nie rozlewaj. No, trafiła nam się jakaś szalona owca. No, zabecz. Ale że co? Przyczepiła się i nam tu beczy. Ale tu jest zajebiście. O kurde. Chciałem wam króciutko powiedzieć o genezie Wilczego Szlaku, więc
Po Peak District to ja już się włóczę od ponad 3 lat, natomiast nigdy nie kręciłem filmów z tego mojego włóczenia się. Znajomi namówili mnie pewnego razu, żebym coś tam nakręcił, bo to lepiej oddaje całą przygodę niż same zdjęcia. Ja nie do końca wierzyłem w siebie, że jestem w stanie to przeprowadzić, natomiast inspiracją dla mnie był facet, którego chciałbym tutaj pozdrowić bardzo serdecznie. Wiking Drażek z kanału Wiking z Lasu. Nie znam go osobiście, ale uważam go za przyjaciela, ponieważ troszeczkę już obserwuję jego kanał. Wymieniliśmy jakąś tam korespondencję, facet jest zajebisty. Słuchajcie, jeździ sobie do lasu, chodzi do lasu właściwie. Buduje tam ziemianki, szałasy, biwakuje, mostki na rzece. No cuda nie widy, po prostu jest zajebisty. Ostatnio zaczął się także bawić w produkcję noży. Marzenie po prostu, robi je świetnie. Ale co mnie ujęło, to to, że Wiking prowadzi swój kanał bez żadnej spinki i napinki, że tak powiem. Jest po prostu sobą i tam nie ma dubli. Tam pamiętam odcinek, w którym Wiking zrobił sobie kawę w lesie, nasypał cukru, po czym wypluł go przed kamerą, bo okazało się, że była to sól, którą przez pomyłkę wsypał do kubka. Facet jest w 100% sobą. Mówi to, co myśli. Mówi w sposób normalny. To jest tak, jakbyście rozmawiali sobie z kumplem, po prostu siedząc gdzieś tam w lesie, popijając kawę. I wtedy stwierdziłem, że okej, skoro można w ten sposób i ludziom się to podoba, to ja też spróbuję. Także Wiking, bardzo, bardzo ci dziękuję. Jesteś ojcem chrzestnym tego kanału. Bardzo cię pozdrawiam. A wszystkich moich widzów, których już na dzień dzisiejszy jest chyba 490 osób, zachęcam, żebyście rzucili okiem na kanał Wikinga. Jeżeli wam się spodoba, to zasubskrybujcie, bo facet naprawdę na to zasługuje. Jeszcze raz powiem, Wiking z lasu, a link do jego kanału zamieszczę pod filmem. Także zapraszam serdecznie do Wikinga. Dzieją się tam fajne rzeczy. No i chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest to facet, który mnie zainspirował do robienia Wilczego Szlaku. Jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała, którą chciałbym poruszyć. Otóż na Facebooku, na jednej z grup dotyczących Wiedźmina, zaproponowałem, załączając mój ostatni film o walce z ludźmi, którzy śmiecą na szlaku, zaproponowałem taką zabawę grupowiczą, że ponieważ są to wszystko fani Wiedźmina, zaproponowałem im wymyślenie nazwy dla nowego rodzaju potworów. Potworów w ludzkiej skórze, które zostawiają śmieci w tak pięknych miejscach. I powiem wam, że odzew był świetny, bo było naprawdę bardzo dużo zajebistych propozycji. Pamiętam, że były śmieciaki, była baba smrodna, były piwejry, to są te potwory, które zostawiają puszki po piwie. No wszystkie były świetne, ale spodobały mi się najbardziej dwie nazwy, które chciałbym zapamiętać i oficjalnie już używać na moich filmach. Pierwsza to syfilce, czyli ci, którzy zostawiają syf. Syfilce, takie potwory. No i drugie to kuroćwoki. Kuroćwoki, czyli ci, którzy tam, gdzie stoi, tam narobi i tam zostawi śmieci. Będę używał obu tych nazw. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tą zabawę. Wszystkie wasze propozycje były świetne. No musiałem coś wybrać, więc wybieram te dwie. Z przyjemnością też stwierdzam, że w miejscu, w którym dzisiaj jestem, póki co nie stwierdziłem żadnych śladów kuroćwoków ani syfilcy. Syfilców? Nieważne. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Dobrze. Bardzo się cieszę, że nie ma tutaj śmieci. Być może dlatego, że to miejsce wcale nie jest tak łatwo dostępne, jak mi się wydawało na początku. Piękna ta góra. Podejście jest bardzo trudne. Gdybyście się tutaj wybierali, to naprawdę dobre buty polecam. Niby nie jest wysoko, to jest jakieś 450 metrów. Ale żeby wspiąć się na szczyt tego tworu, The Tower, tego ostańca, no to naprawdę trzeba się było powyginać. I tutaj chwała jeszcze raz Wilkiemu za to, że tego dokonał. A w tej chwili padł ze zmęczenia, patrzcie. Już śpi. Ja jeszcze trochę posiedzę przy ogniu, coś zjem, zapalę papierosa, napiję się whisky. I też będę się kładł spać. Która jest godzina?
No jest za 20:10. Robi się już ciemno, niestety. Dni są już coraz krótsze. Godzina za 26 rano, jak na nas, to pospaliśmy bardzo długo. Jak wygląda świat o poranku? O, cudownie, bardzo świeżo. W nocy spadł deszcz, pałatka zdała egzamin celująco. Wszystko na miejscu, było trochę wiatru, ale nie trzeba było robić żadnych poprawek. Wyspaliśmy się pięknie. Skończyła nam się woda. Resztkę wypił Wilki. Ja się napiję kawy. Zjem śniadanie i musimy znaleźć jakieś źródło czystej wody, którą będę mógł zdatnić do picia. I pokrążymy trochę po okolicy. Jesteśmy gotowi do wymarszu. Obóz spakowany. Tak wygląda wszystko po złożeniu. Zostało po nas troszeczkę niespalonego drewna i tyle. Zero śmieci, zero zniszczeń. Leave no trace. To właśnie lubię. Powiem wam jeszcze przy okazji, że w nocy słyszałem kilka razy, jak tam ze szczytu spadały jakieś drobne kamienie, osuwały się. I miałem nawet taką zajawkę, co by było, gdyby dupnął jakiś konkretny głaz. Bo to wszystko, co tutaj leży, to kiedyś spadło z góry. Ale w sobie mała szansa, więc spałem spokojnie. A ty, Wilki? Jesteś gotów na przygodę? Idziemy dalej? Pokręć jeszcze główką, pokaż, że rozumiesz. Tak. Ponieważ Alport Castles są bardzo niedaleko miejsca, gdzie byłem 2 tygodnie temu, gdzie odkryłem siedlisko kurot świoków i te potężne zwały śmieci, które mogliście widzieć podczas ostatniej wyprawy. Podjechaliśmy tutaj z Wilkim na Snake Pass i już bez klamotów wszystko zostaje przy płotce, czyli przy wierzchowcu. Idziemy zobaczyć, czy coś się tam zmieniło, czy ktoś to sprzątnął. Jeśli nie, my to posprzątamy. Okay. Poznajecie to piękne miejsce. Tutaj się strasznie zdenerwowałem ostatnio. Jest to siedlisko kurociwoków, syfilców, piwejrów i wszystkiego, co najgorsze. No i niestety, cały ten majdan wciąż tutaj jest. No więc dzisiaj go zabieram. No, robota odwalona, syfilce unieszkodliwione, przytachałem to na główny parking na Snake Pass. Wiem, że tutaj kręcą się służby porządkowe, na pewno ktoś to wywiezie. Strasznie to śmierdzi, słuchajcie, tam się psuje jedzenie. No nie wezmę tego do auta, musiałby Wilki się gnieść z tymi śmieciami w bagażniku, a nie chcę go na to narażać. Myślę, że teraz to jest już tylko kwestia czasu, kiedy tutaj ktoś podjedzie i to zabierze. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy film. Może nie było jakichś specjalnych, wielkich przygód, ale mam nadzieję, że spodobają wam się filmy, które nakręciłem na Alport Castles. Ja jestem zachwycony tym miejscem. Ten biwak pod skałą, pod pałatką był po prostu epicki. Trzymajcie się. Baterie naładowane. Można znów tydzień wrócić do rzeczywistości, a później powrót na wilczy szlak.
a w kupie wyrósł sobie grzybek.